Planeta Sportu. A moim gościem jest już Patrycja Wyciszkiewicz, dwukrotna olimpijka, lekkoatletka, także dwukrotna mistrzyni Europy juniorów, specjalistka od biegu na 400 metrów. Witam serdecznie, Patrycja. Cześć. Zacząłem od tych sukcesów. Myślę, że do sukcesów można zaliczyć także ostatnie mistrzostwa Polski, choć wprawdzie zajęłaś czwarte miejsce, ale jednak uzyskałaś minimum na mistrzostwa Europy w Belgradzie, halowe mistrzostwa Europy z rekordem życiowym. Także jak oceniasz te mistrzostwa? Zdecydowanie halowe mistrzostwa Polski były dla mnie bardzo udane. Po dwóch latach kontuzji i niebiegania właśnie w sezonie halowym mogłam się sprawdzić na bieżni 200-metrowej, która jest usytuowana pod dachem. Jest to zupełnie inne bieganie, dużo bardziej kontaktowe, dużo bardziej stresujące. Udało mi się poprawić rekord życiowy o ponad sekundę, wypełnić minimum na Mistrzostwa Europy w Belgradzie, natomiast nie wystartuję tam indywidualnie z powodu małej kontuzji ścięgna Achillesa i tego, że niestety byłam czwarta, a pierwsza trójka ma możliwość startu. To świadczy też o wysokim poziomie polskich biegaczek na 400 metrów. Jest was kilka na bardzo dobrym poziomie. Będziesz biegać w sztafecie. Z jakimi tam nadziejami jedziesz do Belgradu? Myślę, że nawet można się pokusić o miejsce medalowe. Myślę, że na pewno będziemy walczyć o miejsce medalowe, bo na pewno medal jest w naszym zasięgu, jeżeli cały bieg się dobrze ułoży, nie będzie żadnych przepychanek, żadnych niespodziewanych rzeczy, jak właśnie wytrącenie pałeczki, czy jakieś inne błędy spowodowane niekoniecznie naszymi problemami przy zmianach, ale właśnie sztafet, które będą biegały z nami, no to powinniśmy wrócić z medalem. Z roku na rok ta sztafeta polska 400 metrów, 4x400 metrów kobiet robi postępy. Ostatnio finał Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, siódme miejsce. Tam czwarte miejsce z reprezentacji europejskich, ale niewiele do tego medalu, do tego miejsca wśród trzech najlepszych zabrakło wtedy na Igrzyskach Olimpijskich. Zdecydowanie to był dobry bieg. Bieg eliminacyjny był to dobry w naszym wykonaniu. Biegałyśmy bardzo szybko w granicach rekordu Polski. Niestety tam troszkę zabrakło. Natomiast jesteśmy młodą sztafetą. Wszystkie z nas są jeszcze młodymi zawodniczkami, doświadczonymi lecz młodymi. No i mam nadzieję, że jeszcze duże perspektywy są przed nami. Jeżeli każda z nas będzie się poprawiała, to i wynik w sztafecie automatycznie będzie coraz lepszy. To na pewno bardzo perspektywiczna reprezentacja. To pomówmy sobie jeszcze o tych startach halowych. Mistrzostwa Europy w Belgradzie kończą te starty halowe. Jak ty do tych startów podchodzisz, do hali? Czy to jest jakby etap przygotowań do sezonu letniego? W tym roku to był etap przygotowań do sezonu letniego. Na pewno nie trenowałam tak, jak powinnam trenować właśnie przez tam mały uraz ścięgna Achillesa, z którym się borykam. Po hali mam zamiar wyleczyć nogę do końca i już w sezonie letnim biegać na wyższym poziomie? Na dużo wyższym poziomie, tak. Natomiast hala jest bardzo fajnym przerywnikiem, pozwala oderwać się od tych ciężkich treningów i trochę wyluzować, złapać świeżości, biegać szybciej, co potem odbija się właśnie dobrymi wynikami w sezonie letnim. Znaczy ta kontuzja, o której mówisz, przeszkodziła ci podczas zgrupowania w RPA, na którym byłaś niedawno? Czy tamten plan został zrealizowany? Plan został zrealizowany w 3/4. Nie mogłam biegać szybkich odcinków właśnie w obuwiu specjalistycznym, w kolcach lekkoatletycznych, gdyż ból się wtedy nasilał. No i miałam 4-5 dni przerwy i wykluczenie w ogóle z biegania, także to, że poprawiłam rekord życiowy i na Mistrzostwach Polski wypełniłam minimum, jest bardzo dużym osiągnięciem. I ten nowy rekord życiowy 52 sekundy i 51 setnych chyba zwiastuje też szybkie bieganie w sezonie letnim. Wrócisz prawdopodobnie do biegania znowu poniżej 52 sekund. Mam taką nadzieję, jest to na pewno bardzo dobry prognostyk. W swojej karierze już miałam dwa sezony, w których regularnie łamałam 52 sekundy. Niestety były one przeplatane sezonami, w których właśnie gdzieś tam imały się mnie jakieś kontuzje, które w mniejszym bądź większym stopniu przeszkadzały w tych przygotowaniach i gdzieś tam ten progres został zatracony. Natomiast mam nadzieję, że ten rok 2017 będzie dobrym rokiem. I jakie najbliższe plany po Mistrzostwach Europy? To jest zgrupowanie zaraz po Mistrzostwach Europy. 3 dni po powrocie lecimy na kolejne zgrupowanie do RPA.
Tam będziemy 3 tygodnie przebywać. Będzie to trening taki już przygotowawczy pod sezon letni, natomiast z akcentami jeszcze wypuszczenia i wyluzowania i zregenerowania organizmu po tym sezonie halowym. Potem wracamy do Polski bodajże na tydzień i wyruszamy na kolejny obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych, na Florydę. I tam jesteśmy 2 tygodnie, po czym startujemy w Mistrzostwach Świata Sztafet. Docelową imprezą tego sezonu 2017 będą Mistrzostwa Świata w Londynie w sierpniu. Jaki wynik w Londynie podczas tych Mistrzostw Świata uznałabyś za satysfakcjonujący Cię? Na pewno chciałabym pobiec w Londynie w biegu indywidualnym, zrobić wypełnić minimum indywidualne, co by mi właśnie umożliwiło mój start. Jeżeli bym poprawiła rekord życiowy, to bym była bardzo zadowolona, niezależnie od tego, czy to byłby bieg eliminacyjny, półfinałowy czy finałowy. Natomiast sztafetą chciałobyśmy się z dziewczynami na pewno dostać do finału i tam walczyć o jak najwyższe lokaty. Tego Ci zatem życzymy. Ostatnio gościliśmy w naszym studiu Michała Jelińskiego, wioślarza. Dużo mówiliśmy o treningu wioślarskim. Powiedzmy o treningu lekkoatletycznym, przecież on się dużo różni od tamtego wioślarskiego. Trening 400-metrowca, jak on wygląda w Twoim przypadku? W moim przypadku jest to trening 6 do 7 razy w tygodniu, po około 2,5 do 3 godzin. Na obozach są to 2 sesje treningowe w ciągu dnia. 2 razy w tygodniu, w tym sezonie już takim przedstartowym, mamy trening siłowy, 2 razy szybkościowy i 2 razy wytrzymałościowy. Jeden trening jest taki poświęcony na regenerację, właśnie jakieś wybieganie, delikatne rytmy, sprawność na płotkach. Współpracujesz na co dzień z trenerem Edwardem Motylem w AZS-ie Poznań, a jednocześnie jesteś reprezentantką Polski. Jaki wpływ na trening ma właśnie jeden i drugi trener? Czy to są jakieś na zasadzie konsensusu, czy jak to właśnie wygląda ta współpraca? Z trenerem Motylem współpracuję tak naprawdę od samego początku mojej kariery. Bardzo nam dobrze się ta współpraca układa i to generalnie on jest ojcem wszystkich moich sukcesów. Natomiast z trenerem kadrowym, z trenerem Matusińskim widuję się na obozach, ale trener jest otwarty na propozycje i sugestie właśnie trenerów poszczególnych dziewczyn, nie narzuca swojego treningu, także na pewno jest to bardzo dobra współpraca. Gdzie jeszcze widzisz rezerwy właśnie w treningu? Czy uważasz się w ogóle za zawodniczkę wyeksploatowaną jak na ten wiek, czy jeszcze właśnie można tutaj dokręcić śrubę, że tak powiem? Na pewno można. Jeszcze nie jestem w takim bardzo poważnym treningu siłowym. Na pewno tutaj mamy jeszcze rezerwy. Tak samo z treningiem wytrzymałościowym. Nadal pracujemy bardzo dużo na krótkich odcinkach, a należałoby już zacząć powoli wprowadzać dłuższe bieganie, więcej tego biegania tempowego na prędkościach okołostartowych. I myślę, że tutaj są jeszcze rezerwy, które można gdzieś tam u mnie wyzwolić. To pytanie też pojawia się co jakiś czas w Twoim przypadku. Ewentualne wydłużenie dystansu bieganego. Czy w ogóle lubisz o tym mówić? Myślisz o tym, żeby kiedyś spróbować swoich sił na 800 metrów? Trener bardzo mnie do tego namawia. Ja sama aktualnie wolałabym zostać przy dystansie 400 metrów, natomiast wiem, że jeżeli planuję jeszcze bieganie kolejnych Igrzysk Olimpijskich i jeżeli zdrowie pozwoli następnych i forma, no to będzie gdzieś to tam konieczne, żeby się wydłużyć, bo bieganie cały czas 400 metrów jest przede wszystkim męczące psychicznie dla samego zawodnika, ale też właśnie blokuje rozwój dalszy. To jest ten wysiłek beztlenowy na 400 metrów. Mówisz o Igrzyskach Olimpijskich. Zadebiutowałaś na Igrzyskach w wieku 18 lat w Londynie. Tam byłaś jedną z najmłodszych reprezentantek Polski, w polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jakie to były dla Ciebie Igrzyska Olimpijskie? Jak to było doświadczenie w ogóle pojechać do Londynu? To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Myślę, że wszystkie dziewczyny, które wtedy zostały powołane do biegu sztafetowego, były bardzo mile zaskoczone tym, że tam pojechałyśmy. Żadna z nas się nie spodziewała tego. Forma nasza pokazała to, że jesteśmy w stanie biegać szybko, jak na tamten okres. Co dało kwalifikację olimpijską? Na pewno Igrzyska w Londynie były zupełnie inne niż te w Rio. One były dla mnie momentem obicia się z dużą imprezą, z taką, jaką są Igrzyska Olimpijskie, z poznaniem siebie, z tym, jak sobie radzę ze stresem, jak wygląda bieganie na dużej międzynarodowej arenie. Ta otoczka Igrzysk, jak to odbierałaś, tą magię Igrzysk? Mówi się o magii Igrzysk. To rzeczywiście było czuć wtedy?
Było czuć. W wiosce olimpijskiej wszyscy są dla siebie braćmi, wszyscy jesteśmy z jednego kraju, z jednej drużyny, reprezentujemy ten sam interes. Nawet jak się kogoś nie zna, bo jest niemożliwe znać wszystkich reprezentantów kraju na Igrzyskach Olimpijskich, wszyscy są dla siebie mili, uśmiechnięci, witają się. Sama magia całej wioski olimpijskiej, tego, że wszystkie państwa mieszkają razem, jest też niesamowita. To złoto Tomasza Majewskiego było jakoś szczególnie świętowane w wiosce olimpijskiej? Myślę, że na pewno było świętowane przez nas, przez lekkoatletów, bo to było bardzo ważne wydarzenie dla nas, to był obroniony tytuł. Zawsze pamiętam na naszym budynku, gdzie mieszkaliśmy, jeżeli ktoś wracał z medalem, któryś z zawodników, to był wielki plakat wywieszony i wszyscy składali na nim gratulacje. Także było bardzo celebrowane każdy medal, nie tylko Tomka. Do Londynu pojechałaś po doświadczenie, po obycie się z tą atmosferą igrzysk. Do Rio już jako ukształtowana zawodniczka. I tam też z sukcesami ubiegłaś indywidualnie, doszłaś do półfinału Igrzysk Olimpijskich. Jesteś zadowolona z tego wyniku na tym etapie swojej kariery? Zdecydowanie jestem zadowolona, mimo tego, że bieg był dużo wolniejszy niż to, co biegałam rok temu. Był gorszy bowiem od mojej życiówki o 0,7 sekundy, to jest dużo. Natomiast w styczniu chodziłam o dwóch kulach, przyszłam operację kości piszczelowej i to, że pojechałam na igrzyska i tam mogłam reprezentować nasz kraj i dojść aż do półfinału, było dla mnie bardzo wielką nagrodą za tę całą pracę i trud, który włożyłam w przygotowanie. No i miałaś okazję wystąpić w finale olimpijskim w sztafecie 4x400 metrów. To był bieg inny? Czuło się, że to jest finał olimpijski, że to wszystkie te oczy są zwrócone na tą bieżnię? Na pewno tak. Zawsze bieg sztafetowy jest inny niż bieg indywidualny. W sztafecie wszystkie razem się wspieramy i gdzieś jest nam łatwiej właśnie w tych przygotowaniach. Ale tak, finał olimpijski i zamykanie igrzysk olimpijskich właśnie biegiem sztafetowym jest czymś niesamowitym i bardzo nas cieszyło to, że doszłyśmy do finału. Fakt, pozostał trochę niedosyt, bo mogłyśmy tam pobiec wcześniej, szybciej. Natomiast każda z drużyn pobiegła w tym finale gorzej. Nie wiem, może warunki atmosferyczne, pogoda, jakieś biometeo było niekorzystne. Jesteśmy w sezonie poolimpijskim, do igrzysk w Tokio jeszcze 3 lata. Jak widzisz właśnie tą olimpiadę do igrzysk w Tokio? W jakim miejscu chciałabyś być w 2020 roku? Na pewno w szczycie swojej formy życiowej. Nadal w biegu na 400 metrów, w biegu indywidualnym, jak i w sztafecie. Natomiast większy nacisk bym chciała jednak przyłożyć do biegu indywidualnego i tam powalczyć już o jakieś takie wyższe noty. Natomiast te 3 lata, które nam zostały, będą cały czas pod znakiem Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, drużynowych Mistrzostw Europy, przede wszystkim Mistrzostw Polski, bo to też jest super impreza, na której warto się pokazać. To też chodzi o to, żeby po prostu w każdym sezonie poprawiać rekord życiowy. Ty już to w tym roku zrobiłaś w hali, więc to jest chyba dobry prognostyk przed następnymi startami. Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że tak jak wspominałam, ten sezon przygotowawczy nie był do końca dobrze przepracowany z powodu tego urazu. Natomiast mam nadzieję, że już do lata wszystko będzie dobrze. To pomówmy sobie teraz o początkach kariery. Pochodzisz ze Śremu. Tam w tobie tą miłość do lekkiej atletyki, do biegania zaszczepił pan Zbigniew Okoniewski, nauczyciel wychowania fizycznego. Jak to było właśnie na początku, jak zaczynałaś? To były lata szkoły podstawowej. Właśnie nauczyciel wychowania fizycznego, pan Okoniewski, tworzył taką małą biegową grupę i startowaliśmy na wszystkich powiatowych biegach przełajowych, czwartkach lekkoatletycznych i innych tego typu zawodach dla dzieci. No i gdzieś ta sprawność, ta zaszczepiona u mnie, to, że nie potrafiłam też jako dziecko usiedzieć w miejscu, tylko zawsze się ruszałam, zaowocowało tym, że przez okres gimnazjum również trenowałam już pod okiem pana Ireneusza Smolarka. A po gimnazjum postanowiłam kontynuować swoją edukację w Poznaniu i trenować u trenera Edwarda Motyla. I to było związane właśnie z chęcią dalszych startów, tutaj podjęcie nauki w liceum w Poznaniu? Tak, na pewno to był główny motyw dla tego, dlaczego się przeniosłam do Poznania. Wyprowadziłam ze Śremu, zamieszkałam w internacie. Chciałam po prostu zobaczyć, na ile mogę sobie pozwolić jeszcze w tym sporcie, na ile mnie stać, o ile mogę być lepsza. I to nadal trwa, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. A jak
Jak trudna to dla ciebie była decyzja, może tak zapytam, tutaj przenieść się do Poznania, do też zamieszkać poza domem rodzinnym w obiektach Olimpii, tak? To wtedy... To nie była dla mnie zbyt trudna decyzja. Moja mama cały czas mnie w tym motywowała i umacniała, że jeżeli chcę się dalej rozwijać, to powinnam pójść do szkoły do Poznania i tutaj trenować. I szła nas też tam duża grupa, 4 osoby bodajże z tego SRAM-u przyszło wtedy do Poznania właśnie w roli zawodnika i żeby kontynuować naukę właśnie tutaj w szkole, w liceum. Także gdzieś tam w grupie się razem wspieraliśmy. No i to była taka przygoda, a warto chyba w życiu przygody przeżywać. No zdecydowanie tak. Gosia Kołacka przecież z tobą razem ze SRAM-u w tym samym czasie przeniosłyście się. To było chyba łatwiej jednak, nie? Zdecydowanie, jeżeli ma się osobę, którą się zna, którą się lubi, z którą można porozmawiać o wszystkim i z którą się dzieli życie, i to prywatne, i to właśnie zawodowe, teraz już zawodowe jako zawodniczki, na pewno było nam wtedy łatwiej. Miałyśmy wspólny kontakt, wspólny język, wspólne cele. W takim razie do rozmowy z Patrycją Wyciszkiewicz powrócimy po krótkiej przerwie, weźmiemy oddech i za chwilę jeszcze poruszymy kilka bardzo ciekawych wątków. Planeta Sportu. I wracamy do rozmowy z Patrycją Wyciszkiewicz. Patrycją, która w zeszłym roku zmieniła barwy klubowe. Przeszła z Olimpii Poznań do AZS-u. Jakie były kulisy tego przejścia? A na pewno motywem do przejścia było to, że Olimpia Poznań prowadzi tylko zawodników do kategorii młodzieżowca. Ja już wkraczałam w tym roku w kategorię seniora i na pewno to był gdzieś główny motyw. Natomiast AZS jest klubem w Poznaniu, który prosperuje dużo lepiej niż Olimpia, ma dużo lepsze zaplecze. Daje dużo, dużo więcej możliwości dla zawodnika, dla rozwoju. No, mówisz o rozwoju, to może właśnie podejmijmy ten temat rozwoju lekkiej atletyki. Na co kłaść nacisk, czego zawodnikom brakuje, właśnie, żeby ta lekka atletyka jeszcze bardziej się rozwinęła? W Poznaniu aktualnie brakuje wszystkiego. Nadzieją jest to, że w 2018 roku, pod koniec 2018 roku ma powstać hala lekkoatletyczna z bieżnią okrężną, która na pewno gdzieś tam nam ułatwi to trenowanie w czasie zimy, bo to jest najgorszy okres dla nas. Aktualnie nie mamy ani salki, ani siłowni, takiego prawdziwego zdarzenia, gdzie byśmy mogli trenować. Wszystko się dzieje na hali na Puławskiego, na hali AZS-u przy ulicy Puławskiego. Bez ogrzewania, z zabitymi dechami oknami, nieogrzewaną właśnie siłownią. No i w takich warunkach trenujemy. I mi generalnie, jako zawodnikowi już doświadczonemu, chodzi generalnie o to, żeby wykonać trening, a gdzie go zrobię i w jakich warunkach, to jest jakby kwestia drugorzędna. Natomiast dzieci i młodzież, która zaczyna swoją przygodę ze sportem, z lekkoatletyką, na pewno może być zniechęcona. Wtedy można się zrazić już na samym starcie i tych predyspozycji nie pokazać. Zdecydowanie. I to nie same dzieci, ale często też rodzice, jeżeli widzą, w jakich warunkach trenują dzieci, nie chcą ich puszczać na te treningi właśnie z racji zdrowotnych, z tego, że będzie zimno dziecku zimą na treningu, zmarznie, wróci chore i to jest takie koło, które się nakręca jakby samoistnie. Natomiast zawodnicy, którzy już trenują, muszą wtedy więcej dni spędzać poza Poznaniem i to też jest duże utrudnienie, prawda? Tak, to są obozy 2-3 tygodniowe. Zazwyczaj w okresie zimowym to są gdzieś jakieś ciepłe miejsca poza granicami naszego państwa, Europa bądź Afryka. Natomiast jeżeli nie jest się szkolonym w kadrze olimpijskiej, są to zgrupowania na halach sportowych w Polsce, czyli najczęściej jest to Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale. I tam cała ta kadra lekkoatletyczna się właśnie w Spale spotyka. Jeżeli chodzi o obiekty lekkoatletyczne, to powstał niedawno hala w Toruniu. To chyba najładniejszy teraz obiekt lekkoatletyczny. Najładniejszy i przede wszystkim najbardziej profesjonalny. Na tej hali były rozegrane Mistrzostwa Świata halowe w 2014 roku w Sopocie. Ta hala była później przetransportowana właśnie do Torunia. Na pewno jest to obiekt najwyższej jakości. Sama bieżnia jest bardzo szybka i bardzo taka przyjazna dla nóg sportowca. Ciężko jest się nabawić tam kontuzji, także jest to obiekt na pewno dobry. Natomiast średnio tam jest właśnie z obozami. Nie możemy tam trenować, jedynie to jest bieżnia startowa.
bieżnia startowa, ale jednak bieżnia szybka, na której rekordy życiowe padają i to dosyć często. Tak, ostatnio bodajże był meeting od nazwy Copernicus Cup. Biegała tam naprawdę czołówka światowa, jest to meeting wysokiej klasy na poziomie światowym. Biegała tam mistrzyni świata, rekordziści świata tam biegają, także na pewno hala jest dobra i to zaplecze gdzieś jest, ale niekoniecznie w Poznaniu. W Poznaniu właśnie, bo mówimy o hali treningowej, o tym, żeby po prostu móc wykonać trening niekoniecznie z jakimiś bardzo rozległymi trybunami. Tak, i taki jest właśnie pomysł. Bodajże w Głosie Wielkopolskim przeczytałam ostatnio w internetowej wersji tej gazety właśnie o tym, że pod koniec 2018 roku ma już być zakończona budowa hali i ma być ona otwarta dla zawodników i to jest taka moja nadzieja na to, że przyszły sezon zimowy będę mogła przetrenować w spokoju w Poznaniu. W takim razie czekamy na budowę tej hali. A finansowo, czy miasto jakoś wspiera kluby lekkoatletyczne w Poznaniu? Od strony klubu nie wiem, jak to wygląda, natomiast miasto indywidualnym sportowcom, jeżeli jest to miejsce medalowe na Mistrzostwach Świata bądź Europy, wręcza stypendia. To w takim razie powiedzmy sobie o... Bo mówiliśmy o łączeniu treningu z innymi rzeczami, o tym, że zawodnik dużo czasu spędza poza Poznaniem. Jak to jest w twoim przypadku? Czy masz czas jeszcze na inne aktywności poza bieganiem? Na pewno muszę znaleźć czas na naukę i studiuję właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczelnia bardzo przychylna mi i mojemu trybowi życia. Pozwala mi rozwijać się zarówno w tej materii sportowej, jak i tej naukowej. I generalnie tak to wygląda. Z obozu wracam do Poznania, idę na zajęcia i jeżeli znajdę czas, to zobaczę się gdzieś tam ze znajomymi. O czym praca licencjacka była pisana? O kreowaniu produktu turystycznego na przykładzie właśnie COS-u w Spale. A teraz jaki kierunek? Teraz zarządzanie i specjalność to jest handel i marketing międzynarodowy. W takim razie trzymamy również kciuki za tą aktywność twoją. Co jeszcze poza lekką atletyką, poza lekką atletyką i poza nauką? Na pewno bardzo lubię czytać książki. Najczęściej to są książki kryminalne. Ostatnio mój chłopak bardzo wciągnął mnie w kino i wszystkie nowości filmowe. Bardzo. Też kryminalne? Nie tylko kryminalne. Z każdego rodzaju. Tak naprawdę, jeżeli coś ciekawego do kina wchodzi, to gdzieś szukamy tego filmu i takiego terminu, w którym będziemy mogli razem pójść i coś obejrzeć. To może twój taki zmysł rozwiązywania zagadek w tych kryminałach się objawia? Na pewno gdzieś to tam mnie interesuje, bo jestem raczej osobą dociekliwą. I tak, kryminał to jest książka, która raczej człowieka nie znudzi, tylko właśnie zachęci do kolejnego czytania. Osoby, które obserwują zmagania lekkoatletów podczas dużych imprez, mogą zauważyć również jeden szczegół w twoim przypadku. Paznokcie pomalowane na biało-czerwono. Skąd takie zainteresowanie? Paznokcie malujemy sobie wszystkie w jakieś tam barwy narodowe właśnie na imprezach mistrzowskich. Jest to właśnie takie jakby okazanie i związania z krajem i tego, że reprezentujemy ten kraj i że jest on w naszych sercach. I to jest też takie związanie między nami, że biegamy pod wspólną flagą i wszystkie walczymy o jedno. Natomiast zmysł taki artystyczny swój właśnie rozwijam poprzez malowanie paznokci. Gdzieś tam lubię się bawić takie drobne robótki. Uspokaja mnie to bardzo. Jest to jakaś możliwość odstresowania przed biegiem też? Zdecydowanie. Pozwala oderwać myśli od właśnie od bieżni, od stadionu, od zawodu. Jak spędzasz te ostatnie godziny przed startem? W łóżku. Leżę i relaksuję się właśnie przed biegiem. No i generalnie tak to wygląda. Raczej nie robimy nic odkrywczego. Może pójdziemy gdzieś na jakiś spacer, jeżeli start jest bardzo późnymi godzinami, południowymi i wieczornymi. Jakaś muzyka też do tego, czy raczej w ciszy? Raczej w ciszy, natomiast jeżeli mieszkam gdzieś z dziewczynami w pokoju, z innymi lekkoatletkami, to nie przeszkadza mi to w zupełności, jeżeli one włączą sobie jakąś motywacyjną piosenkę, czy coś innego na odstresowanie. Osoby, które też śledziły Igrzyska Olimpijskie w Rio, widziały, że dosyć aktywne byłyście w mediach społecznościowych. Tam relacje z
z wewnątrz wioski olimpijskiej były dostępne. To świadczy chyba też o dobrej atmosferze w całej reprezentacji. Zdecydowanie, na atmosferę nie można narzekać. Zarówno w całej reprezentacji, jak u nas w grupie, w sztafecie naszej żeńskiej. Wszystkie się wspieramy, wszystkie razem gdzieś tam właśnie współpracujemy w social mediach. Jedna drugą wspiera. Jeżeli wrzucamy zdjęcia, to tam hashtagujemy się bądź oznaczamy na nich. Jest takie fajne. Jest takie fajne. To chyba też jest mobilizacja. Jeżeli jest dobra atmosfera, to raczej też jedna drugą napędza zawsze przy zdobywaniu lepszych wyników. Zdecydowanie. Zarówno w tych biegach indywidualnych nie jesteśmy gdzieś tam między sobą zawistne. Jeżeli jednej pójdzie, to druga po prostu zaraz się na nią obrazi. U nas tego w grupie nie ma. U nas wszystkie się wspierają. Każda życzy każdej jak najlepiej. Żyjemy w bardzo dobrych stosunkach ze sobą, co właśnie się objawia tym, że w sztafecie potrafimy biegać razem i to się przekłada na bardzo dobre wyniki. Patrycja, gdzie siebie widzisz po zakończeniu kariery lekkoatletycznej? Myślałaś w ogóle o tym? Ciężko jest stwierdzić. Zależy od tego, ile ta kariera moja jeszcze będzie trwała. Natomiast chciałabym skończyć studia i zacząć pracować właśnie w pracy, w zawodzie związanym z kierunkiem moich studiów. Z kierunkiem studiów, który przypomnimy? Zarządzanie, jaki? Handel i marketing międzynarodowy. Czyli nie związane nic ze sportem? Nie, natomiast sport bardzo ładnie się wiąże z marketingiem i z turystyką i gdzieś może to w tym kontekście będę się starała też wykorzystać to swoje doświadczenie. Doświadczenie i obycie w tym środowisku, a współpraca, jakoś wciąganie młodych osób, zachęcanie do lekkiej atletyki też. Widzisz tutaj swoją rolę? Mnie generalnie dzieci się boją. Nie wiem dlaczego. Na treningu, jak jest jakaś młoda grupa, to trenerzy często mnie przedstawiają i mówią, ale dzieci tak sceptycznie do mnie podchodzą. Natomiast bardzo bym chciała pomóc młodym lekkoatletom. Może ten status olimpijki jakoś paraliżuje dzieci? O, nie śmiela. Może tak być. Na pewno bym chciała, żeby więcej dzieci trenowało i jeżeli bym mogła mieć w tym jakiś swój udział, to bardzo chętnie bym po prostu pomogła, bo ja pamiętam, jak ja byłam młodą zawodniczką i zaczynałam startować, to na biegach przełajowych w małych miejscowościach startowało nawet po 120 osób w jednej kategorii wiekowej. Natomiast teraz to są, te dzieci można policzyć w obrębie 20-30 osób i to jest przerażające dla mnie, że ten sport się nie rozwija. A miałaś jakieś swoje autorytety lekkoatletyczne? Kogoś, na kim się wzorowałaś? Jak już zaczęłam trenować i zaczęłam biegać stricte pod 400 metrów, no to był klasyk, pani Irena Szewińska i po prostu dotarcie do tego poziomu, w którym ona była i mam nadzieję, że jeszcze mi się to gdzieś uda. Natomiast to jest taka ikona, że jej osiągnięć nikt w Polsce nie przebije. I tamten wynik wciąż dawałby najwyższe miejsca, dzisiaj także. Tak, jej wynik, bieg poniżej tam 50 sekund, to jest 49 z bardzo małym groszem na 400 metrów, to jest czołówka światowa, to jest złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. A mówisz o tym, że szkoda, że mało osób angażuje się w lekką atletykę. Powiedzmy o zaletach, bo to jest najprostsza forma ruchu właśnie, bieg. Tak. I to zaczęli odkrywać ludzie dorośli. Ludzie właśnie w wieku 20, 30, 40 albo nawet i więcej lat, że po pracy formą aktywności najprostszą, którą mogą uprawiać, to jest właśnie ubranie adidasów, założenie dresu i pójście pobieganie do parku. I to jest bardzo właśnie widoczne w tych biegach amatorskich, w tych biegach masowych, gdzie tam startują setki tysięcy ludzi i właśnie ten sport jest tam doceniony. Tych biegów jest coraz więcej, to naprawdę na masową skalę. Natomiast jak zachęcić młode osoby, młodych adeptów właśnie w podstawówce do tego, żeby... To muszą prawdopodobnie trafić też na kogoś takiego, na kogo ty trafiłaś, na jakiegoś zapaleńca, który będzie w stanie do tego sportu zachęcić. Tak, na pewno właśnie rola nauczyciela jest tutaj bardzo ważna. Rola osoby, która młodego człowieka wprowadzi w ten świat sportu, w ten świat z lekkiej atletyki, pokaże, jak to wygląda od wewnątrz, że z treningów można czerpać przyjemność, że na nich się poznaje właśnie znajomych, kolegów, koleżanki i te znajomości często trwają przez całe życie, bo ci ludzie, dzieląc z nami pasję, stają się naszymi przyjaciółmi.
Natomiast tak jak mówiłam, jeżeli nie będzie tego zaplecza, to dzieci nie będą chętnie uprawiały sportu. Czyli przede wszystkim infrastruktura, która daje później możliwość do tego, żeby zachęcać do biegania. Zdecydowanie tak. No, rodzice liczą się z tym, że jeżeli dziecko zimą pójdzie na trening i nie będzie miało tego treningu przeprowadzonego w warunkach, w których jest po prostu jest hala, jest ciepło, można trenować, no to nie puści dziecka na trening właśnie z powodów zdrowotnych, z obawy przed chorobą. Zachęcamy wszystkich do biegania, do także innych aktywności fizycznych. Jakie sporty jeszcze lubisz oprócz lekkiej atletyki? Bardzo lubię siatkówkę, zarówno oglądać, jak i grać w nią. Koszykówkę, ogólnie sporty drużynowe. Bardzo lubię oglądać i brać w nich udział. I chyba nawet widziałem się na trybunach w telewizji podczas Igrzysk Olimpijskich. Zdecydowanie. Z dziewczynami bardzo kibicowałyśmy zarówno siatkarzom, jak i piłkarzom ręcznym. No i to były takie dwa sporty, na których zawody bardzo chętnie chodziłyśmy i wspierałyśmy naszych polskich. I to nie umknęło realizatorowi tamtej transmisji z Rio de Janeiro. Gdzieś jeszcze chodziłaś w czasie igrzysk, czy raczej skupiałaś się na swoich startach? Raczej skupiałam się na swoich startach, natomiast byłam raz na zawodach na pływalni, oglądać, jak nasi polscy pływacy pływają w sztafecie. To było fajne doświadczenie, bo ta sztafeta pływacka jest zupełnie inna niż ta nasza biegowa, ale gdzieś konkurencja pokrewna. A otwarcie igrzysk, ceremonia otwarcia? Niestety nie byłam na ceremonii otwarcia igrzysk. Mieliśmy wylot w dzień otwarcia i przyjechałam do wioski olimpijskiej w momencie, kiedy otwarcie już się kończyło. Natomiast na zakończeniu igrzysk byłam i na pewno to była dobrze zorganizowana impreza masowa, pokazująca piękno sportu i samej Brazylii. A ta wioska olimpijska to była też szansa na zintegrowanie środowiska, chociażby wielkopolskiego sportu? Myślę, że tak. Na pewno gdzieś tam wszyscy na stołówce się spotykaliśmy, jedliśmy razem obiady i każdy inny posiłek tak naprawdę. Natomiast bardzo nas zintegrowało to, że wszyscy musieliśmy sobie w tej wiosce, w tym pokoju po prostu posprzątać po przylocie. Było tam strasznie brudno, dużo kurzu. Ekipa budowlana nie zdążyła posprzątać po sobie i pożyczanie od siebie mopów, szmatek i mioteł na pewno tam wszystkich do siebie zbliżyło. Spartańskie warunki w Rio de Janeiro w wiosce? Zdecydowanie tak. W kuchni nie było okna, przeciekał piec gazowy, natomiast gdzieś nas to wszystkich razem łączyło i jednoczyło i wszyscy mieliśmy z tego dobrą zabawę. Niektóre reprezentacje nawet chyba wynajęły wtedy hotel poza wioską olimpijską. Tak, niektóre właśnie reprezentacje postanowiły nie mieszkać w wiosce olimpijskiej z powodu warunków tam panujących i dostali zgodę od MKOL-u na to, aby mógł się z wioski wyprowadzić. Myślę, że polskie doświadczenia w organizacjach imprez sportowych mogłyby się bardzo Brazylijczykom przydać. Zobaczymy, jak będzie w Tokio w 2020 roku. Jaki cel teraz na ten rok, na najbliższe miesiące? Czego ci życzyć teraz? Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo jeżeli będzie zdrowie, to będzie trening. Będzie dobrze wykonany trening, będzie dobrze wykonana praca, która zaowocuje później wysokimi wynikami. W tym sezonie mamy Mistrzostwa Świata w Londynie, a pod koniec sierpnia i z początkiem września zaczyna się Uniwersjada w Tajpej i tam też mam nadzieję będę walczyła o miejsca medalowe. Zdrowia, a wszystko inne sobie sama wywalczysz ciężką pracą i talentem, który masz. Mam taką nadzieję, że tak będzie. Tego Ci życzę całe Radio Meteor. Mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Zapraszamy po raz kolejny do nas. Bardzo dziękuję, chętnie się tutaj pojawię. Dziękuję bardzo, Patrycja. Naszym gościem była Patrycja Wyciszkiewicz. To wszystko w dzisiejszej Planecie Sportu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Planeta Sportu.